Cześć, widzę, że część z Was się już loguje. Czekamy jeszcze, myślę, parę minut na tak zwanych To tym bardziej, że jeszcze mamy parę minut do 18.00. Myślę, że około 18.03.05 zaczniemy. Przygotujcie sobie jakąś kawę, herbatę, co lubicie wypić w szaro, bo myślę, że ciekawa prezentacja przed nami. Jest już 18, widzę, że widzów przybywa, natomiast tak jak mówiłem, zaczniemy z dosłownie kilkuminutowym opóźnieniem po to, żebyście się na spokojnie zalogowali, ale w międzyczasie ci, którzy z Was już są, bo ja Was nie widzę, Wy mnie też nie widzicie, widzicie natomiast prezentację, ale czat działa, ten, który macie tam pod takim, taką ikonką dymką, więc mam do Was prośbę, napiszcie mi na czacie, z jakiego jesteście miasta jaki jest Wasz poziom zaawansowania, jeżeli chodzi o... Czy ty jesteście początkującą osobą średnio zaawansowaną, czy też zaawansowanym inwestorem, także miasto i poziom zaawansowania, a ja postaram się też na to spojrzeć, aby dobrać te wszystkie informacje, którymi chcę się z Wami dzisiaj podzielić, tak aby ta prezentacja była jak najbardziej dopasowana do Was. OK, mam 18.05, widzę, że zróżnicowanie jest dosyć duże, bo mamy osoby początkujące plus albo podstawowe plus, tak jak Paweł z Bydgoszczy. mamy też osoby średnio zaawansowane, to ja nawet widzę, że z okolicy Poznania czy, czy z innych miejscowości, jak Tomek z Warszawy, też początkujące, mamy osoby średnio zaawansowane, ale mamy też kilka osób z nieco większym doświadczeniem, co mi się rzuciło w oczy, to na pewno Danuta i pozdrawiam ze Szczecina. 22 lata pracy w funduszach i ubezpieczeniach, także myślę, że to jest ciekawe doświadczenie. Okej, okay, postaram się, aby ta prezentacja była maksymalnie skondensowana i tak, żeby z niej wyniosły jak najwięcej osoby, które są właściwie na każdym stopniu zaawansowania. Marta i Mirek też napisali raczkujący kaszuby. Także myślę, że każdy tutaj będzie, znajdzie coś dla siebie i, i w, trakcie, w trakcie tego webinaru pozna kilka ciekawych rzeczy, ciekawych takich trików, typów Ja je nazywam złotymi zasadami. Nauczyłem się ich od osób znacznie, znacznie mądrzejszych i mających dużo większe doświadczenie ode mnie, ale o tym sobie dokładnie jeszcze porozmawiamy. Pamiętajcie, że ja widzę czat, widzę to, co się na nim dzieje. Te wszystkie wiadomości, które wysyłacie, one do mnie trafiają, nie możecie mnie zobaczyć, ja nie mogę was zobaczyć, ale możemy się komunikować właśnie poprzez ten czat. Także jeżeli będę zadawał wam jakieś pytania, tutaj ikonka, która wygląda jak taka chmurka komiksowa, ona służy właśnie do tego, abyśmy na tym czacie się porozumiewali. OK, przejdźmy zatem do, do samego webinaru. Ta seria w pewnym sensie została przeze mnie nazywana jako gdy świat stoi na rozdrożu, bo jesteśmy tak naprawdę w momencie, w którym nie wiemy, w którą stronę rynki pójdą, bo mamy bardzo, ale to bardzo negatywne otoczenie nie tylko jeśli chodzi o makroekonomiczne, nie tylko chodzi, jeśli chodzi o pewne regionalne kwestie, które dzieją się choćby za naszymi granicami. Ale też mikroekonomiczne. Wiecie, przejrzałem ostatnio sobie statystyki dotyczące tego, ile działalności w Polsce się zawiesza, zamyka. Tego jest naprawdę, naprawdę dużo i wydaje mi się, że to, co w jakimś sensie każdy z nas czuje, że się dzieje, zobaczymy tego efekty, może nie w tym roku, ale na pewno w przyszłym, przez kolejne 2-3 lata, będziemy w pewnym sensie zbierać się, tak w cudzysłowie, z, z podłogi, która moim zdaniem przed nami. W jakim sensie uważam Polskę za miejsce, które, tak samo jak w 2007-2008 roku trochę przeszło obok tego światowego kryzysu, natomiast pamiętajcie, że rynek jest dość nieoczekiwany, i niezależnie od tego, w którą stronę pójdzie, może być tak, że ja się mylę, że nie mam racji, że rzeczywiście wszystko się uspokoi i wyjdziemy na prostą. Natomiast jeżeli od wielu lat staram się zwrócić uwagę na to, że jesteśmy bardzo blisko takiego globalnego. Nie chcę tutaj używać słowa resetu, bo ono już ma trochę inne, inny wydźwięk przez ostatnie jakieś te materiały nawiązujące do World Economic Forum i, i tego, co tam się mówi, ale mm, takiej po prostu wielkiej rynkowej korekty, bo pamiętajcie, że rynek Stanów Zjednoczonych właściwie cały świat od lat 30. ubiegłego wieku i ubiegłego milenium jest w niekończącej się praktycznie hossie. Mieliśmy drobne korekty, mieliśmy drobne rynkowe zawieruchy, jak w 2000 roku czy wcześniej, nawet 1987. Drobny krach, 2000 nieco większy, 2008 bodajże sierpień, ale dobrze pamiętam, tak samo duży, mocny zjazd. Natomiast to, co będziemy, to, czego będziemy świadkami teraz, wydaje mi się, że jest czymś, co będzie miało znacznie większy zasięg i znacznie głębszy zasięg, i rozleje się poniekąd po całym tym zachodnim świecie. Mówię tu o Europie, mówię tu o Stanach Zjednoczonych. Natomiast to też nie jest tak, że w takich czasach nie ma rozwiązań, nie ma możliwości, nie ma szans, nie ma okazji. Wręcz powiem Wam osobiście, tak zanim, zanim przejdziemy do samej prezentacji, że sam jestem przeszczęśliwy z tego, co się dzieje i z tego, co, co przed nami. Ale żeby być szczęśliwym, żeby być radosnym, niezależnie od tego, na jakim etapie doświadczenia rynkowego jesteście, najważniejsze jest po prostu to, aby mieć pewnego rodzaju zasady, pewnego rodzaju strategię, która jest trochę taką odporną na nasze błędy, odporną na nasze emocje, strategią, swego rodzaju algorytmem. I ja postaram się właśnie w trakcie tego webinaru, w trakcie tej serii, bo tak naprawdę z Links mamy zaplanowane cztery webinary, to jest drugi z nich, przedstawić Wam właśnie takie złote zasady, którymi powinniśmy kierować się w trakcie budowy naszego portfolio. Co też jest istotne, zostańcie do końca tego webinaru, bo na samym końcu mam dla Was przygotowaną bardzo fajną, soczystą niespodziankę. Natomiast jako, że już właściwie jesteśmy, myślę, że wszyscy możemy zacząć. I właśnie, czego dowiesz się na tym spotkaniu. Na tym spotkaniu poznasz jedną prostą zasadę, dzięki której odpowiednio zbalansujesz swój portfel, aby nawet w trakcie właśnie tego kryzysu, który moim zdaniem jest przed nami, o którym mówię, o którym właściwie trąbię już od stycznia tego roku e, osiągnąć sukces, aby twoje portfolio było odporne na wszelkiego rodzaju zawieruchy. To nie znaczy, że. Twoje portfolio nie straci, jak cały rynek będzie dołował, to ty będziesz na plusie. To nie o to tutaj chodzi, tu chodzi o to, że tak jak powiedzmy szeroki rynek jest takim wielkim, naładowanym, zapakowanym pod sam sufit tirem z ogromną naczepą, tak rozpędzenie tego tira i wyhamowanie tego tira wymaga ogromu energii. Natomiast rozpędzenie również. Natomiast chciałbym, żebyście zwrócili właśnie uwagę na to, że inwestując w szerokie rynki w trakcie ogólnych, wielkich kryzysów, które sięgają poza lokalnym rynkiem, tak jak właśnie w 2008 roku mieliśmy kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych oparty o tamten rynek nieruchomości, dlatego to gdzieś nam przeszło bokiem, jeżeli chodzi o nasz kraj i Europę. Tak w tym momencie mamy. Kryzys de facto wywodzący się z ogólnoświatowego zadłużenia i polityki fiskalno-monetarnej, ekonomicznej, jak zwał, tak zwał, którą nam serwowano przez ostatnie. Lata, tak naprawdę, zadrukowując trochę te kryzysy i powodując właśnie to, z czym mierzymy się dzisiaj. Mówię tu głównie o, o inflacji. Natomiast krótkie przypomnienie dla tych osób, które są na pierwszym webinarze, moim prowadzonym właśnie dla Links, jako że mieliśmy wcześniejszym, może oglądaliście tam to nagranie, może nie. Krótkie przypomnienie, kim jestem, skąd się tutaj wziąłem i dlaczego akurat ten webinar prowadzę. Jestem eksertatowcem i moje inwestowanie zaczęło się od rynku nieruchomości. Na tym rynku zjadłem zęby. Założyłem firmę, która przygotowywała nieruchomości inwestycyjne dla inwestorów, którzy chcieli właśnie pierwsze swoje kroki postawić na tym rynku. Byliśmy z żoną bardzo wyspecjalizowani, jeżeli chodzi o rynek poznański. Przeprowadziliśmy transakcje za dobre 15 milionów. Myślę, że chyba jeszcze nawet więcej, gdzieś do 18, 19, może nawet 20 to, to podbiło, tym bardziej z ostatnimi naszymi ruchami w trakcie poprzedniej pandemii. No i właśnie nadwyżki finansowe, które powstawały, tak naprawdę przysparzały mnie kolejny problem, bo totalnie nie miałem czasu na to, żeby zainteresować się inwestowaniem, a musiałem jakoś to winkorporować w nasze działania, bo z każdym dniem miałem świadomość, że moje pieniądze tracą na wartości i to mnie bardzo mocno bolało. One mogły pracować, one mogły działać. Słyszałem osoby, o które Inwestowałem z sukcesem na rynku, no i w ten sposób właśnie stwierdziłem, że muszę się dokształcić, muszę coś więcej w tym temacie zrobić. Natomiast nie w taki sposób, w jaki podejrzewam, że myślicie, że to zrobiłem. I właśnie od 2018 roku bardzo mocno działam tutaj na rynku akcji kryptowalut, korzystając właśnie z pewnych złotych zasad, które poznałem, które dzisiaj wam przedstawię i prowadzę stronę Mój Plan B oraz bloga w. Na którym po prostu dzielę się tymi informacjami oraz moją drugą sposobem inwestowania. I teraz dla małego przypomnienia osobom, które właśnie nie były na poprzednim webinarze. Wiele osób chce, żeby rynek był normalny. To znaczy, chcielibyśmy, żeby na rynku był spokój. Spokój rozumiemy przez to, że z grubsza nic się nie dzieje. Natomiast z jednej strony wkurzają nas oczywiście momenty, w których rynek duje, no bo nie jest fajnie patrzeć na to, jak nasze portfolio się kurczy. I mamy stratę rzędu kilkudziesięciu, czy kilkuset tysięcy złotych w przeciągu dwóch, trzech, czterech miesięcy. Natomiast z drugiej strony, tak samo myślę, że denerwuje nas to, gdy okazję za okazją dosłownie przechodzi nam koło nosa i zastanawiamy się, czy to już jest moment na wyjście, czy to jeszcze jest moment na to, żeby w tym rynku. Uczestniczyć. I powiem wam szczerze, że sam nie wiem, jak to jest. Czy, czy lepiej jest, właśnie, kiedy rynek spada i, i cieszymy się, że jesteśmy poza rękiem. Czy gdy rynek jest, czy rynek dołuje się, wkurzamy, że nie jesteśmy w nim i się zastanawiamy. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, co jest lepsze. Ja po prostu wiem i zakładam, że rynek nigdy nie będzie normalny, że rynek nigdy nie będzie szedł, tak powiem, po linii prostej w bok. Po prostu wzrost to spadki, to jest naturalna część cykli rynkowych i w tym kontekście powinniście się edukować. Dlatego bardzo się cieszę, że znajdujecie się właśnie na tym webinarze i. Ja mam tego jedną maksymę. Jedna jedyna maksyma, którą właściwie w życiu się kieruję, to jest maksyma zaczerpnięta od Nancy Ma Nikolasa Talba. Myślę, że książkę Czarny Łabędź każdy powinien, ale to absolutnie każdy powinien przeczytać. Nieważne, czy jesteście biznesmenem raczkującym na rynku, czy osobą średnio zaawansowaną, czy osobą. Która ma wieloletnie doświadczenie, książka na ma bo po prostu musi cię przeczytać. I taki cytat, który mi właśnie utkwi w głowie, to znacznie łatwiej poradzić sobie z problemem czarnego łabędzia, czyli tego wydarzenia, które nas zaskakuje, jak chociażby e, Sasinowy zamach na, na WIG20. E, jeśli skupimy się na wytrzymałości, na błędy zamiast doskonalać nasze prognozy, czyli nie skupiamy się na prognozach, nie skupiamy się na tym, w którym kierunku rynek pójdzie, tylko skupiamy się na tym, aby Nasze portfolio było maksymalnie odporne na nasze błędy, na ten nasz taki gadzi, emocjonalny mózg. I co też jest istotne, to żebyście czytali trochę między wierszami wszystko to, co czytacie w mediach, szczególnie jeżeli chodzi o materiały publikowane na YouTubie, nagłówki w stylu bieda, krach, kryzys, będzie masakra. Pamiętajcie, że pomijając jakby indywidualnych twórców, ale oni często też patrzą na nagłówki głównych mediów. A o tym się nie mówi, że na przykład właśnie George Soros ma powiązania z ponad 30 firmami medialnymi, słuchajcie, 30 firm, które z różnych stron atakuje was nagłówkami codziennie, wszystko należy do jednego gościa, który też inwestuje na rynku i jest jednym z najbardziej znanych spekulantów. Tak samo szef Jamie Dimon, szef JP Morgan, mówiąc Bitcoin to oszustwo, po czym nagle jakby JP Morgan udziela dostępu swoim klientom do inwestycji w krypto Waluty. Gdzieś tam w trakcie właśnie, zanim ten news obiegł świat, okazało się, że kilku pracowników JP Morgan zostało zwolnionych właśnie dlatego, że mieli prywatne konta na giełdach kryptowalutowych, gdzieś tam prywatnie w kryptowaluty inwestowali. Nie wiem, czy to miało związek z jakimiś wewnętrznymi zasadami, niemniej wiecie mówienie w jednym roku Bitcoin to oszustwo, w kolejnym roku umożliwianie swoim klientom inwestycji właśnie w Bitcoina to jest rzecz dla mnie trochę niespójna, że trochę bardzo niespójna. Więc pamiętajcie, czytajcie między wierszami zawsze. Okej, okay, a teraz dla Was zagadka i prośba, abyście napisali pierwsze, co Wam przychodzi do głowy, jako odpowiedź na to pytanie. Słuchajcie, macie. 15 tysięcy złotych na koncie. Wolne 15 tysięcy. Nie wiem, że nie macie takich pieniędzy, po prostu dostaliście je od kogoś. Mm, albo nie wiem, wygraliście w Totolotka cokolwiek. Nie wiem, jakiś spadek. Macie wolne 15 tysięcy złotych na koncie. Co robicie? Napiszcie mi, proszę, w, w komentarzu. Pierwsza rzecz, która przychodzi wam do głowy. Okay. Tomek napisał wiedzę, czyli inwestuje w wiedzę. Jakie jeszcze macie pomysły? Pomysł Odewy. Obligacje indeksowane inflacją. OK, Artur Lokata. Mhm. Michał część zainwestuje. Część zostawię na czarną godzinę. OK. Andrzej Frank Szwajcarski. I skrojony plan. Inwestycyjny, ok. Jarek, jedna czwarta złoto, jedna krypto, 1,4 czwarta nieruchomości, jedna czwarta waluty. Do, nieruchomości myślę, że byłoby ciężko, 1,4 czwartą, parę tysięcy, ewentualnie jakaś mikropożyczka. Hmm. Okej, okay. czytam, na wasze odpowiedzi, fajnie. Jakiś ETF, ok, fundusze inwestycyjne, część, reszta waluta, Donuta mówi. Artur nadpłaca kredyt. Arturze, swoją drogą, właśnie to też jest ciekawe, bo ja o tym nie pomyślałem, że można kredyt nadpłacić. Teraz właściwie wszyscy przeszli na wakacje kredytowe, ale generalnie pamiętajcie, że jeśli nadpłacacie kredyt, to, in, to jest tak, jakbyście inwestowali z procentem, na który kredyt opiewa. Czyli jeśli jesteście w stanie inwestować na 20, 30, 40% swoje środki, a nadpłacacie kredyt, który kosztuje was kilka, kilkanaście procent, to jesteście tak naprawdę w plecy z każdym nadpłaceniem kredytu. Okej, okay, ale generalnie widzę, że tutaj odpowiedzi się pojawiają. Andrzej, no, kredytu to świetny pomysł. Okej, okay, w niektórych sytuacjach na pewno tak, ale myślę, że do tego przejdziemy w razie czego no, w sesji Q&A. Widzę, że większość pomysłów się powiela, to znaczy zasadniczo z tego, jakby z mojego doświadczenia, z pracy z klientami, większość pomysłów jakby oscyluje wokół dwóch, dwóch opcji, tak, większość osób myśli o tym, że otwiera lokata albo właśnie inwestuje w na przykład obligacje indeksowane inflacją, ewentualnie zostawia to na koncie, to będzie, że jest takie 80% osób. Druga natomiast część znaczna, jakby to pozostała część prawie, że kupuje jakieś kursy, książki, no bo 15 tysięcy, mówmy się, to nie jest jakiś nie wiadomo jak duży kapitał inwestycyjny, i można to spokojnie wpłacić na jakieś konto blokerskie, giełdy na kryptowalutach. Tutaj widzę, że jest 29%, więc właściwie wyszłoby nam, że rozwiązanie to stosuje tyle procent osób, ile pojawia się na referendach w Rosji czy Białorusi. To oczywiście powinno być 19%, więc wydaje mi się, że większość osób właśnie idzie w kierunku tego bezpieczeństwa. Lokata, no, bo po co inwestować z małym kapitałem? Po co to robić? To nie ma sensu. Ewentualnie inwestuję w wiedzę, no bo wiedza, bo książki, bo szkolenia dadzą mi coś. A co zrobiłem ja? Ja swoją przygodę inwestycyjną. Zaczynałem z kwotą dokładnie 15 tysięcy złotych, to znaczy, zainwestowaliśmy dużo większe pieniądze w inwestycyjne nieruchomości. Ci, którzy z Was znają moją przygodę, to wiedzą, że to było kilkaset tysięcy złotych wrzucone właśnie w dwa mieszkania, które de facto po 6 miesiącach dały nam dokładnie taką kwotę na czysto zysku, która wpadała na nasze konto, jak wówczas zarabiliśmy z żoną. Więc jeżeli ktoś wam mówi, że np. nieruchomości to się w Polsce nie opłaca, że one zarabiają maksymalnie 4-5%, nie. Nawet nasza nieruchomość obecnie pracująca na krótki najem wyciąga 20-30% rocznie. Więc to są mity, nie, nie wierzcie w nie. Jakby, pamiętajcie, że ktoś, kto nie inwestuje na danym rynku, raczej będzie miał sceptyczne zdanie co do niego. Natomiast wracając do, do samego meritum, co zrobiłem ja? co, co, co zrobię ja, mając 15 tysięcy złotych na koncie, ja chcący się nauczyć inwestowania. Podzieliłem to na dwie części. Stwierdziłem, że po pierwsze wykupię mentoring, ten mentoring kosztował wówczas 10 tysięcy złotych, czyli dwie trzecie całej kwoty, natomiast 5 tysięcy złotych zgodnie z zasadami mojego mentora wrzuciłem na rynek. I Teraz kto z Was by tak postąpił? Myślę, że niewiele osób, znaczy podejrzewam, że teraz sobie myślicie, że totalnie zwariowałem, totalnie oszalałem. Prawda jest taka, że po prostu co miesiąc podało nam dodatkowo miesiąc, w miesiąc około 10 tysięcy złotych, i co miesiąc mogłem przeznaczać te pieniądze na dodatkowe zakupy na jakimkolwiek rynku, jakichkolwiek aktywów. I stwierdziłem, że skoro w nieruchomości dopiero mógłbym zainwestować za półtora roku, dwa lata zbierania tych pieniędzy, czy myśląc o jakiejś sensownej pożyczce, musiałem czekać 6-8 miesięcy, to ten czas wykorzystam na naukę, właśnie w trakcie mentoringu, w pracy z osobą, która w ogóle osoba nie, nie z Polski, tak, osoba z, z oceanu, która. Wtedy właśnie rozliczałem się z nią w dolarach, to też jest ciekawe. I, I która doświadczenia na rynku ma po prostu ogrom. To jest osoba, która zarządzała dosłownie miliardami dolarów klientów. I mentoringu takie osoby właśnie wykupiłem. I dlaczego tak zrobiłem? Chciałbym to wam pokazać na, na przykładzie, bo czasami zastanawiamy się, ile powinniśmy mieć kapitału, aby stać się rentierem. I teraz prośba do Was. Pomyślcie dosłownie przez chwilę, Ile kapitału powinniście zgromadzić? Nie chcecie, ale ile powinniście zgromadzić, aby zostać rentierem? To znaczy, aby ten kapitał Was utrzymywał. Biorąc pod uwagę Wasze e, jakby codzienne, miesięczne wydatki. I teraz po pierwsze, weźcie do ręki kalkulator albo otwórzcie aplikację Kalkulator w Waszym telefonie, tudzież na komputerze. Wpiszcie, ile miesięcznie wydajecie na utrzymanie rodziny, zaokrąglając to do pełnych tysięcy. Mniej więcej kwotę, którą macie w głowie. I zaokrąglicie właśnie to do pełnych tysięcy. Jeżeli to już macie, to pomnóżcie tę liczbę razy 150. I teraz ten wynik, który Wam wyjdzie, to jest wynik to jest jakby kapitał, który potrzebujecie zgromadzić, aby móc przejść na emeryturę. I moglibyście się zastanawiać, moglibyście to liczyć na tysiące sposobów. Ja dokładnie, zanim jakby ten mentorik podjąłem, zastanawiałem się, w jaki sposób właśnie obliczyć ten kapitał, który ja potrzebuję, aby przejść na emeryturę. No i się okazało, że wystarczy moje miesięczne wydatki pomnożyć przez 150 i mamy ten, mamy ten kapitał. I to jest właśnie jedna z takich, jedna prosta, ale. Jakże genialna złota zasada, którą, którą podczas tego mentoringu poznałem I, i co jest bardzo istotne, drugi trik, który Wam powiem podczas tego webinaru, on będzie dotyczył właśnie balansowania portfolio i rozwiąże wasze jakiekolwiek wątpliwości dotyczące tego, w jakiego rodzaju aktywa powinniście inwestować, także zapamiętajcie tę liczbę, którą teraz macie, które wysłałem Wam jako kapitał do inwestycji, a w międzyczasie wrzućcie mi Właśnie w komentarzu, jaka to jest kwota. Bo na przykład Jarek napisał 2 miliony, Artur 4, Marian 450 tysięcy. Że dajcie znać, jaka to jest kwota. Czyli wpisujecie po prostu w kalkulatorze swoje miesięczne wydatki, mnożycie to razy 150. Dajcie mi znać, a później wrócę do, do tych komentarzy. I teraz czym są złote zasady? Złote zasady to jest mniej więcej tak jak z przepisem na ciasto mamy, tak? który ona dostała od babci, który ona dostała od swojej babci i, i tak dalej, i tak dalej. Czyli mama od mamy, od mamy, od mamy i gdzieś tam z generacji na generację te złote zasady są takim creme de la crème, jeżeli chodzi o pewne doświadczenie przygotowywania danego rodzaju produktu i podobnie jest z naszymi portfelami inwestycyjnymi. To w pewnym sensie też są takie nasze jakby finansowe wypieki. Więc powinniśmy bazować na doświadczeniu osób, które mają, które na rynku zjadły zęby, tak? Natomiast doświadczenie to jest, nie wiem, 30 lat zarządzania miliardami dolarów klientów. To są kontakty, to jest dostęp do tak zwanych insiders news. To są kontakty w stylu, że jeden telefon załatwia wszystko. Przykładowo, dzwonicie. Chcecie zainwestować w nieruchomość. Co robi normalna osoba? Normalna osoba wchodzi na dom, szuka nieruchomości pod wynajem, czy, czy jakiejś gotowej do kupna, szuka gotowca, szuka mieszkania takiego rynkowego. Ktoś może troszkę bardziej zaawansowany pójdzie do pośredników, postara się o jakąś ofertę, która jeszcze nie trafiła na, na ten szeroki rynek ogłoszeniowy. Natomiast możecie wykonać jeden telefon, przykładowo dzwoniąc do mnie w szczycie roku 2019 bylibyście w stanie kupić nieruchomość w centrum Poznania poniżej 4000 zł z metra, bo takie nieruchomości kupowaliśmy z klientami. Także pamiętajcie, doświadczenie inwestycyjne to nie jest, nie wiem, uszczędny bloger, który stał się milionerem i teraz inwestuje, pokazuje wam, jak to robić. Albo autor książki, który opisuje schematy działania rynku, które same w sobie są dyskusyjne. Czy 20-30 lat, który ma dużo subskrybentów na YouTube, to nie jest doświadczenie inwestycyjne. Doświadczenie inwestycyjne to jest kilkadziesiąt lat i praca z klientami. I właśnie moja pierwsza przygoda ze złotymi zastami takie uświadomienie sobie, na czym polega wdrażanie ich w swoje życie to była przygoda właśnie związana z rynkiem nieruchomości. I pierwszą radą, jaką właśnie chcieli. Jaką mieliśmy wdrożyć od osoby, z którą też tak mentoringowo pracowaliśmy w kontekście rynku nieruchomości, gdy zapytaliśmy się z żoną, co mamy zrobić, żeby znaleźć to idealne mieszkanie. Pierwsza rada zobacz to mieszkanie. Mówię, ale kurczę, jak z tym mieszkaniem? Przecież pracuję, dojeżdżam półtorej godziny do pracy, bo tak wtedy było dodatkowo moja żona jeszcze ma swoją pracę po godzinach robi coś jeszcze ja po godzinach też robię coś jeszcze, jak mam oglądać z tym mieszkań. nie wiem zajmie nam 3-4 miesiące, może pół roku i właśnie, normalnie człowiek stwierdziłby, że właśnie, wchodzi na ogłoszenie na tym domie obzwania wszystkie po kolei, umawia te spotkania na popołudnia, natomiast mając te wszystkie wątpliwości, mentor powiedział mi jedną prostą rzecz po pierwsze OK, dzwonisz na mieszkania, dzwonisz na ogłoszenia na autodomie. Natomiast, co jest bardzo istotne, to to, że ustawiasz sobie filtry na konkretne dzielnice i wyszukujesz mapką. I wtedy umawiasz mieszkania w jednej dzielnicy na jeden dzień. W ten sposób jesteś w stanie zaoszczędzić na dojazdach w mieście takim jak Poznań, dojazdy nawet po 18 są dosyć uciążliwe. Hmm. Zaszczędzasz na dojazdach i dziennie jesteś w stanie obejrzeć 7-8 nieruchomości, czyli temat załatwiasz w de facto nie więcej niż 2-3 tygodnie, nawet jeśli chciałbyś sobie jakiś dzień zrobić przerwy. Więc to, co normalnie zajęłoby mi 3-4 miesiące, dosłownie z jedną prostą radą zajęło mi 2-3 tygodnie. Prawda jest taka, że kupiliśmy mieszkanie numer 40 ileś. Które oglądałem wraz z żoną, i w nie zainwestowaliśmy. Także nawet nie musieliśmy oglądać stu mieszkań, ale gdzieś po 10, 20 już mieliśmy takie doświadczenie i załapaliśmy o co w tym tak naprawdę chodzi, że właśnie dzięki tej złotej zasadzie. A to było mniej więcej po 4-5 dniach oglądania, także minął tydzień od momentu, kiedy zabraliśmy się tak naprawdę do, do pracy. Więc wprowadzenie pewnych rzeczy. Do swojego portfolio inwestycyjnego sprawi, że zupełnie inaczej będziecie podchodzić do tego, co na rynku się dzieje. Natomiast co jest istotne, to to, żebyście rozumieli proces. I tutaj taka historia, a propos właśnie tych przepisów babci i przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Jest taka historia dotycząca nóżek do kurczaka, trochę taka anegdota kurczaka do rosołu. I wygląda to mniej więcej tak, że córka przygotowywała, czy znaczy mama przygotowywała rosół, pokazywała właśnie swojej córce, w jaki sposób to zrobić, obcięła nóżki, znaczy oskubała cały kurczaka, obcięła nogi i wrzuciła do garnka. I córka się pyta, mama, dlaczego obcięłaś te nogi? Mama tak na mnie patrzy: Nie wiem, w sumie tak robiła moja mama, czekaj, zadzwonimy do niej, zapytamy się. Mama dzwoni do, do swojej mamy, czyli, czyli babci. Babciu, powiedz, bo tak przygotowuję rosół, dlaczego, dlaczego właściwie w tym przepisie, który mi kiedyś dałaś na rosół, trzeba obciąć kurczakowi nogi? A wiesz co, nie wiem, tak robiła moja mama, a twoja babcia, czyli tej córki prababcia. Więc co, może zadzwoń do niej, zapytaj się. Zadzwoniła właśnie do, do swojej babci, czyli prababci tej najmłodszej córeczki, pytają się, dlaczego. Na jakby przekazywany ten z pokolenia na pokolenie przepis wymaga tego, żeby kurczakowi obciąć nogi. Przecież tam są fajne rzeczy, które ten rosół mogłyby wzbogacić. A babcia powiedziała, że tak robiła, bo miała po prostu mały garnek i cały kurczak się nie mieścił, dlatego musiała obciąć nóżki. Więc korzystajcie ze złotych zasad, ale też rozumiejcie proces, który za nimi. Stoi, bo często jest tak, że mamy w głowie pewne rzeczy, na przykład dotyczące tego, że nie wiem, nie możemy zacząć od małych kwot, tak jak ja. Zaczynamy od 5000 złotych, a w głowie często mamy, że mając, nie wiem, 1000, 2000, 3, 4, 5 nie jesteśmy w stanie zacząć sensownie inwestować na takich rynkach jak rynek akcji, kryptowalu, czy jakikolwiek inny pochodny z aktywami. No i właśnie. Zacząć od 5000 złotych. I to jest kolejna złota zasada, która będzie wiązać się z, ze zbalansowaniem portfela, o której trochę mówiliśmy do poprzedniego webinarze, ale tu przejdziemy do niej, jakby w sposób, że tak powiem, praktyczny. Macie 5000 złotych. Jak to inwestujecie? Rozpraszacie ryzyko w portfelu, dzieląc tę kwotę na poszczególne projekty. Za chwilę powiemy o tym, jakiego rodzaju to projekty powinny być. Kiedy powiem Wam o właśnie kolejnej złotej zasadzie, która w bardzo prosty sposób mówi Wam, w jaki sposób powinniście to portfolio balansować. Natomiast to, co ja zrobiłem i to, co radziłbym każdej osobie, która zaczyna z małym kapitałem, to rozbić po prostu dany portfel, czy to jest 5, 6, 7, 10, 15 tysięcy na kilka projektów i podejść do tego w sposób związany właśnie z asymetrycznym ryzykiem, czyli inwestuję małe kwoty, ale w dość ryzykowne projekty, które mają natomiast ogromny, ogromny potencjał. I teraz inwestując w ten sposób, i tu są realne wyniki, które osobiście osiągnąłem na kilku projektach, inwestując w, w poszczególne Typy, które znalazłem właśnie w trakcie mentoringu, który, który miałem wykupiony, który jakby służył mi i mojej żonie po to, żebyśmy właśnie zapoznali się z rynkiem inwestycyjnym. I nie chcę tutaj wymieniać jakby szczegółów tych projektów, bo to, to nie ma znaczenia. Natomiast po prostu 5000 złotych podzieliłem na 6 części, każdą z tych części zainwestowałem i to są realne wyniki, które zostały przeze mnie osiągnięte. Jak widzicie, tak naprawdę, gdyby nie projekt ostatni, Właściwie to byłbym na minusie. Natomiast idea jest taka, że stracić mogę tylko 833 zł na każdej pozycji, a często nawet straty rzędu 80, 70, 60% de facto będą tymi kilkaset złotymi, które będę tak w cudzysłowie w plecy na każdej z tych inwestycji. I co jest tutaj istotne, to to, że. Jakby szanse, że dana inwestycja zejdzie do zera są praktycznie zerowe. Mogę stracić 5, 10, 30, 80%, ale 100% nie jestem w stanie i nie jestem w stanie też stracić 101%. To znaczy maksymalnym moim ryzykiem w każdym z tych projektów jest 833 zł, i co jest bardzo istotne, to to że inwestując w obiecujące projekty, i jeżeli macie właśnie mały kapitał, szczególnie jeżeli to jest kapitał poniżej mniej więcej 20-30 tysięcy złotych, to powinniście się skupić na nie maksymalnie ryzykownych, ale na dość ryzykownych, dość zmiennych projektach, to są głównie spółki typu Growth, spółki typu spekulacyjne, to jest rynek kryptowalut i odpowiednio zbalansować swój. Portfel, bo jeżeli trafi się wam chociaż jeden wygrany, tak jak trafił, znaczy trafił po analizie, oczywiście, odpowiednie, trafił się mi, macie wówczas do czynienia z zyskami, które nadrabiają wam wszystkie poprzednie straty. I ta zasada nazywa się właśnie Asymmetric Risk Investing. Chodzi tutaj właśnie o to, że stracić możemy 100%, ale zyskać możemy jakby wielokrotnie więcej, jakby to ryzyko Ryzyko w dół jest ograniczone naszą kwotą, dlatego rozbijamy właśnie nasz nawet mały portfel na jeszcze mniejsze części, ale możliwość wzrostu jest praktycznie nieograniczona, no bo nie ma jakiegoś górnego limitu, do jakiego cena danego aktywa może dojść. I jeżeli śledzicie mojego bloga, to w maju 2020 roku, dokładnie 5 maja, pisałem właśnie o filmie Hudate hmm, Mining. Która wówczas była największą firmą wydobywającą bitcoiny na świecie, która dodatkowo miała, której jakby partnerem, w sumie właścicielem 47% wówczas akcji było Bitfury, czyli firma dostarczająca cały hardware, jeżeli chodzi o chipy do kopania bitcoina. Wówczas Hot Mining stało po około 61 groszy. Tak mniej więcej jakby wyglądała wówczas sytuacja Hot Mining na rynku, jeżeli chodzi o tamten okres. I to był właśnie książkowy przykład firmy z ogromnym potencjałem, która, której model biznesowy nie ulegał zmianie, która bardzo się rozwijała, mało tego, miała finansowanie zagwarantowane na mniej więcej 4-5 lat do przodu. No i to była szansa szansa do tego, żeby na przykład 1000 zł zamienić na ponad 20 tysięcy złotych w niecałe 8 miesięcy. Jeżeli ktoś wytrzymałby nieco dłużej, byłby w stanie zgarnąć jeszcze większe pieniądze z rynku, także nie musicie mieć, pamiętajcie, nie musicie mieć dużych kwot, możecie zaczynać inwestowanie od nawet 200, 300, 500 tysiąca złotych, byle byście robili to regularnie. No i tu przechodzimy do sedna, czy tak powinien wyglądać Twój portfel czy tak powinno wyglądać zbalansowanie Twojego portfela, niezależnie od tego, jaka jest jego wielkość, że część w akcje, część w obligacje, część w spółki ryzykowne, część w metale szlachetne. Moja odpowiedź jest nie, nie tak powinien wyglądać Twój Portfel. I właśnie teraz zdradzę Wam kolejną złotą zasadę, którą ja poznałem i która wynika z naprawdę ogromnego doświadczenia osób, które zarządzały kapitałem idącym w miliardy dolarów. Czyli jak zbalansować swoje portfolio i odpornić je na kryzys. Weźcie jeszcze raz do ręki, proszę, kalkulator. I ten kapitał, który wyszedł Wam z działania numer jeden, podzielcie przez kapitał, który macie wolny, leżący na koncie. Nawet jeśli jest to kilka tysięcy złotych, po prostu wpiszcie te liczbę, Czyli przykładowo wyszło Wam, że potrzebujecie półtorej miliona kapitału do odłożenia, zagwarantowania sobie rentierstwa, tej finansowej emerytury, natomiast macie na koncie leżące 20 tysięcy złotych. No to dzielicie półtorej miliona przez 20 tysięcy złotych. Jaki macie wynik? Podzielcie się nie w komentarzu, ja sobie na nie teraz zerknę. W międzyczasie Jarek pytał, czy projekt numer 6 to było krypto, nie, to nie było krypto, to była akurat spółka. Spółka marihuanowa swoją drogą. Słuchajcie, mamy różne wyniki, mamy wynik taki jak 3, mamy wynik taki jak 15, 30, mamy setkę, mamy 45, czyli widzicie rozbicie jest dosyć, dosyć duże. Ale to dobrze, to bardzo dobrze. A dlaczego? Bo w zależności od wyniku, tak powinieneś strukturyzować swój portfel. Czyli teraz chciałbym, żebyście nie myśleli za dużo na ten temat. To znaczy, ja wiem, że czasami chcemy pewne rzeczy skomplikować i zaawansowane modele tysiące wyliczeń. Fajnie gdzieś tam nasz umysł, to konsumuje kolejne. Porcje wiedzy, kolejne książki, kolejne wykresy, kolejne strategie, sami jeszcze staramy się to gdzieś tam zbalansować. Słuchajcie, to, to nie ma sensu, naprawdę. Ja od lat już stwierdziłem, że w każdej dziedzinie są ludzie mądrzejsi ode mnie, którzy zjedli na tym zęby. Tym bardziej, że mam dopiero 34 lata na karku. I w każdej dziedzinie, każdej jednej są ode mnie lepsi, mądrzejsi ludzie, którzy radzą sobie lepiej z daną rzeczą, więc moim celem nie jest być stać się najlepszym w kontekście wiedzy, eksperta, tylko znaleźć eksperta i zapłacić mu za jego radę. To jest moja idea. I słucham się tych osób, które są znacznie mądrzejsze. I to, co tutaj widzicie, ta prosta tabelka, te cztery punkty, to jest skondensowane doświadczenie dziesiątek jeśli pewnie nie setek, bo to jest. Kilka, kilkanaście osób, razy kilkadziesiąt lat e, doświadczenia rynkowego, różnych okresów. słuchajcie, to są osoby, które, to jest doświadczenie osób, które e, inwestowały w czasach, kiedy wykresy robili studenci, wynajęci do tego, żeby nanosić dane e, na kartkę papieru, bo nie było takich narzędzi jak e, TradingView. Więc to, co widzicie tutaj, to jest skondensowana wiedza, spłynąca z dosłownie pewnie setek lat e, doświadczenia, więc nie starajcie się być mądrzejsi niż to. Ja stosuję tę zasadę, moje wyniki możecie zobaczyć na, na blogu, zresztą o nich też będziemy więcej mówić, szczególnie w trzecim i czwartym webinarze z cyklu, dlatego jeżeli Wasz wynik to jest mniej niż 10, jesteście w super pozycji, to znaczy to jest pozycja, która myślę, że w ciągu 4-5 lat jest w stanie Wam jakby zagwarantować prawie, że dojście do tego kapitału, bo wówczas Wasz portfel powinien być oparty o spółki dywidendowe i ETF, czyli bardzo bezpieczne wyniki. Jeżeli to jest między 10 a 30, wasz portfel powinien być oparty o spółki typu long term, czyli takie, które dokupujemy do portfela. Regularnie staramy się patrzeć na ich wartość w kontekście tego, co wynika z ksiąg, natomiast patrzymy, jakby zderzamy to z wartością, która wynika z ceny akcji i ilości akcji. Jeżeli wasz wynik jest powyżej 30, a mniej niż 200, to wasz portfel powinien być oparty o spółki typu growth, czyli takie, które mają. Obecnie potencjał i jedno z takich spółek, właśnie poznacie, poznacie na, na samym końcu tego webinaru. I to są spółki, które nie do końca mają, nie wiem, jakąś wielką bazę klientów, czy może to są na przykład firmy medyczne, których niektóre leki są w trzeciej fazie badań klinicznych, tak? To jest ostatniej. Coś, co może być przełomowe, ale jeszcze nie jest coś co może generować ogromne ilości cash flow, ale jeszcze tego nie robi. Przykład też świetny, to była firma Uber. Moim zdaniem nadal bardzo mocno niedoceniana przez rynek, gdzie Uber swego czasu bardzo dużo tracił na tej części, że tak powiem związanej z taksówkami, czy ala taksówkami, czy przejazdami. Natomiast gdzieś tam pod, w raportach pod, pod dachem, że tak powiem jakby jasno wynikało, że bardzo dochodowy jest ta część Uber Eats i w momencie, kiedy zarząd spółki się zmienił, wówczas doszło do pewnej rewolucji, odcięto wszystkie te bezsensowne projekty, które generowały miliony dolarów strat, czyli wożenie ludzi na przykład na lotnisku JFK, czy inne projekty, które były właściwie tylko po to, żeby pojawił się o nich jeden artykuł w Forbesie czy w innych mediach, to zostało wywalone, firma zaczęła oszczędzać, ale zanim poznamy te wyniki, zanim to dojdzie do, dojdzie do szerszej publiki, wydaje mi się, że wydaje mi się, że minie trochę czasu. Dlatego niektóre firmy, nawet jeżeli są trochę dłużej z nami na rynku, mogą mieć nawet część swojej działalności która zahacza właśnie o ten sektor typu growth. No i też informacja ważna, że jeżeli wasz wynik to jest powyżej 200, wasz portfel powinien być oparty głównie o spółki spekulacyjne i rynek kryptowalut. Więc zobaczcie, to nie jest tak, że każdy powinien inwestować w ETF-y, każdy powinien korzystać z doradcy. każdy powinien stosować taką i taką strategię bazującą na 100 latach doświadczenia rynkowego. Nie, to właśnie asymmetric risk investing, czyli jeżeli potrzebujecie generować niższy procent niższą stopy zwrotu, inwestujecie, rzeczywiście opieracie się o spółki dywidendowe etf -y. Jeżeli ciut większe wyniki powinniście generować, spółki long term są dla Was świetnym wyborem. Jeżeli ten wynik jest jeszcze nieco wyższy, wówczas fokusujecie się na spółkach typu growth. Natomiast jeżeli macie bardzo mały kapitał, ale taki, który jesteście w stanie odrobić w mniej niż 12 miesięcy, Zdecydowanie spółki spekulacyjne i rynek kryptowalut. Właśnie asymetryczny risk investing w praktyce i balansowanie swojego portfolio w praktyce wygląda tak, że podstawa portfela to jest to, co było właśnie w, na poprzednim slajdzie. Czyli jeżeli powinniście oprzeć swój portfel o Spółki dywidendowe lub spółki typu long-term lub np. spółki typu growth, one powinny stanowić do 60% wartości waszego portfela, optymalnie między 40 a 60. Jeżeli macie jakby dodatkowe, dodatkowe pieniądze, znaczy powinniście mieć, tak, bo Mając 40 do 60 powinniście mieć wolny cash. Natomiast część osób jakby ma taką zasadę, że nie wiem 60 40 akcje obligacje. Jakby ja od tego odchodzę. Odchodzę też od tego, że jakaś część powinna być w surowcach, bo dla mnie surowce są zabezpieczeniem takim antywalutowym. Więc jeżeli macie podejście podobne do mojego, to 40 do 60% to jest właśnie ta wasza podstawa portfela. Reszta to jest gotówka którą przeznaczamy w dwa rodzaje inwestycji. Kapitał pracujący w pocie czoła to jest około 30%. Kolejne. Jeżeli podstawa portfela jest nieco niższa, to możemy te alokacje nieco zwiększyć. I kapitał pracujący w pocie czoła to są właśnie dla mnie um, projekty o jeden poziom wyżej, bardziej ryzykowne niż niż to, co jest podstawą naszego portfela. Wróćmy do, do tego slajdu. Przykładowo, jeżeli 40-60% to są u mnie spółki dywidendowe, wówczas 30% to są spółki typu long term. Jeżeli 60% podstawa mojego portfela, bo tak mi wyszło z tej kalkulacji, to są spółki typu long term, 30% stanowią spółki typu growth. Jeżeli powinienem oprzeć swój portfel na spółkach typu growth, co myślę jest logiczne, wówczas pozostałe 30% to są projekty już bardziej spekulacyjne i część kapitału zawsze, 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 zawsze zostawiamy sobie tak zwaną szansę 1 na 10, czyli tutaj 10%, dlatego że bardzo łatwo jest to podzielić na 10. Szukamy już typowo spekulacyjnych, czy to penny stocks, czy hmm, będących takimi właśnie kryptowalutowymi projektami, czy projektami opartymi o rynek kryptowalut, jak na przykład firma Hood 8 Mining. Projektów, które są spekulacyjne, które mogą bardzo fajnie zyskać, to znaczy, z tego 1%, jeżeli zrobi się na przykład cena Ethereum, wskoczy z obecnie chyba 1300 na 13000 dolarów, to ten 1% zamieni nam się w 10 i ten 1% naszego portfolio jest w stanie nam prawie, że obronić cały portfel przed inflacją w danym. Okresie, stąd zostawiam, mówię, 10% tylko po to, żeby to łatwo podzielić na 10 projektów, bo mniej więcej 10 różnych projektów spekulacyjnych warto mieć w tej części, typowo po to, żeby właśnie rozbić ryzyko pomiędzy nimi. Także raz jeszcze, ETF, -y, radcy, one nie są dla Każdego. Natomiast jest też jedna szczególna sytuacja, bo tutaj, tak jak mówiłem, podstawa to jest to, co nam wychodzi z działania. Ten kapitał pracujący w czoła to jest jakby jeden poziom wyżej na tej drabince. Szansa 1 na 10 to jest jeszcze jeden poziom. Wyżej i często dla większości osób inwestujących na rynku będą to projekty spekulacyjne kryptowalutowe. Natomiast jest taka sytuacja, że czasami z naszego portfela wynika wprost: powinniśmy iść w spółki spekulacyjne całym naszym portfelem i powinniśmy całym naszym portfelem iść w rynek spekulacyjno-kryptowalutowy. Co wówczas robimy? Robimy prostą rzecz. Podstawę portfela wybieramy jako bardziej bezpieczne projekty, i teraz trzeba troszeczkę Tutaj rozszerzyć swoje myślenie. Przykładowo, jeżeli podstawą portfela kryptowalutowego powinny być bezpieczne projekty, to są to projekty, które są dłuższy czas na rynku. Przykładowo, może to być Bitcoin, Ethereum, XRP i jakieś jeszcze coin z top 10 coin market capu. Jeżeli chodzi o rynek akcji mogą to być troszkę bardziej zaawansowane spółki marihuanowe np. Aurora Cannabis czy, czy inne spółki które swego czasu miały swoje bardzo dobre bardzo dobre IPO ustabilizowały rynek w Stanach Zjednoczonych w Kanadzie i rozwijają swój biznes w oparciu o te fundamenty. Kapitałem pracującym w płocieczowo, te 30% powinny być nieco bardziej ryzykowne projekty. Przykładowo na rynku kryptowalut to mogą być poszczególne nisze. Bardzo popularna nisza DeFi, czyli Decentralized Finance, zdecentralizowane finanse. To mogą być także projekty typu Metaverse, to mogą być także projekty typu tak zwanego Layer 2 i Layer 3 dla Ethereum. Różnego rodzaju nisze są dostępne na rynku. Tutaj musicie już też sami zrobić swój research. Na rynku akcje mogą to być nieco bardziej ryzykowne projekty, czyli ostatnio moda w Stanach na taki, wiecie, zrównoważony farming na właśnie dostawy bezpośrednio do klienta firm, które takie farmy zrównoważone posiadają tego typu modele, takie trochę subskrypcyjne. Jeżeli chodzi o rolnictwo, są, są bardzo fajne. Możecie też, na przykład, jeżeli podstawą są bezpieczne projekty marihuanowe, możecie poszukać innych projektów marihuanowych, które są nieco bardziej spekulacyjne. Na przykład z Ameryki Południowej firmy, które są notowane na giełdzie amerykańskiej, nie jest ich dużo, a to też jest dobra podpowiedź dla Was, jeżeli chodzi o potencjalne inwestycje. No i tą szansą, no, na 10, czyli tymi 10%, że będą no, projekty typowo spekulacyjne. A rynek kryptowalut to właściwie większość z tych projektów, ale też warto tutaj się kierować pewnymi kryteriami. Jeżeli chodzi o rynek akcji, powinniście skupić się na spółkach, no już mówię takich typowo, typowo spekulacyjnych, czasami nawet wybierać je pod pewne raporty, pod pewne analizy techniczne, nie do końca skupiać się na fundamentach, bo tak naprawdę tych fundamentów, Żadna firma spekulacyjna nie ma, czyli raz jeszcze jakby wracając do, do tego, o czym mówiliśmy, bierzecie kalkulator, wpisujecie, ile miesięcznie wydajecie, mnożycie to razy 150. Tę liczbę dzielicie przez wolne środki, które macie na koncie i wychodzi wam liczba. Ta liczba oznacza to, co powinno stanowić podstawę waszego portfela, tak? Czyli pierwszy szczebelek na naszej drabinie to jest mniej niż 10 spółki dywidendowe ETF, drugi szczebelek spółki long term, trzeci growth, czwarty projekty spekulacyjne i ten pierwszy szczebelek to jest podstawa Waszego portfela, drugi szczebelek to jest ten kapitał pracujący w pocieczoła, i trzeci szczebelek to jest szansa 1 na 10. Wybaczcie, że mówię to w sposób taki bardzo prosty, rozbierając to na czynniki pierwsze, ale mówię, mamy też osoby, które są, nawet same określiły się raczkujące, podstawowe, mam nadzieję, że też osoby nieco bardziej zaawansowane, trochę inaczej spojrzą na swoje portfele, które mają i trochę inaczej spojrzą na swoją grę na giełdzie na co dzień, natomiast pamiętajcie też, że to się tyczy inwestorów długoterminowych, to są zasady, którymi ja jako inwestor, w nieruchomości długoterminowy chciałem kierować się na rynku akcji i kryptowalu długoterminowo, to nie Tyczy się gry na giełdzie, nie tyczy się takiej gry, wiecie. Zajmowanie pozycji dzisiaj za 3-4 miesiące jakby chcę skasować pozycję, albo obstawiam na dany kwartał, albo obstawiam pod na przykład rolowanie obligacji w Japonii, albo obstawiam pod jakieś inne wydarzenie. Nie, to nie jest trading, to jest inwestowanie długoterminowe. Tak o tym tutaj mówimy i na tym się skupiamy. I teraz pytanie w co powinniście zainwestować. Tak jak Wam obiecałem na samym końcu każdego webinaru, przygotowałem dla Was niespodziankę, właściwie dwie niespodzianki. Pierwszą z nich jest oczywiście firma, o której mówię Wam, w jakiś sposób powinniście, jakby w którą, moim zdaniem powinniście w tym momencie zainwestować, która jest bardzo fajnym typem, jeżeli chodzi o daną sekcję portfela. W poprzednim webinarze była to firma, która jest taką spółką dywidendową, bezpieczną, antykryzysową. Tutaj idziemy w segment typu growth oparty o branżę EV, czyli electric vehicles, aut elektrycznych. I co jest bardzo istotne to to, że jeżeli mówimy o autach elektrycznych, to pamiętajcie, że tak naprawdę ustawy już są podpisane, pewne akty prawne już funkcjonują, czy to w Unii Europejskiej, czy w poszczególnych krajach, czy w Stanach Zjednoczonych 2025-2030 to są lata, w których większość z nich jakby zaczyna obowiązywać, i teraz wiele firm przestawia swoją produkcję ze standardowych, spalinowych, benzynowo-dizlowych aut na auta elektryczne. No i teraz na czym zarobić? Czy na producentach, czyli nie wiem, takich firmach jak Volkswagen, BMW, czy na poddostawcach, którzy w tym łańcuchu dostaw dostarczają im części, czy może na surowcach które na przykład służą do produkcji baterii elektrycznych. Słuchajcie, ja mam takie podejście, że producenci to jest tak oczywisty wybór, że chyba każdy jest w stanie na to wpaść, że auta elektryczne zaczynają się pojawiać na ulicach, no to może zainwestujmy w, nie wiem, Volkswagena, bo to jest największa firma produkująca auta na świecie. I jakby to, <tłuch> wydaje mi się, że jak tylko pierwsza Tesla wjechała na ulicę, to już wizja inwestycji w Volkswagena pod kątem aut elektrycznych pojawiła się w głowach ludzi, więc o tym już wiedzą wszyscy. Poddostawcy tak samo. Dosyć ciężki temat, bo ciężko też jest stwierdzić, który dostawca Volkswagena, nie będąc insajderem, jest kluczowym właśnie poddostawcą, który jest, jest pozycjonowany pod ten rynek aut elektrycznych. Tak samo surowce. Mówi się wiele o tym, że. Hmm, że na przykład y, chyba kobalt, czy, y, czy inne y, metale, inne surowce y, są jakby warte uwagi, albo ktoś mówi o y, tak zwanych surowcach ziem rzadkich, że to jest świetna inwestycja, no bo przecież będą wykorzystywane masowo w autach elektrycznych, a tam baterie się wymienia co ileś lat. No, okej, okay, fajnie, tylko y, śledząc trendy, jakby wiedząc, w jaki sposób myślą producenci, Jesteśmy w stanie stwierdzić, że przecież może powstaną jakieś innego rodzaju baterie. No już teraz, jakby, no nie jest tajemnicą, że Tesla pracuje nad nowymi bateriami opartymi na manganie, które prawdopodobnie będą w stanie, znaczy nie, nie będą w stanie, będą miały żywotność około 100 lat. Czyli kupujemy Tesle, bateria nam trzyma 100 lat, wystarczy, że będziemy ją ładować. Więc jeżeli chcemy iść w takim, Kierunku, to wydaje mi się, że to też nie jest właściwe podejście do analizy. Natomiast jest jedna rzecz, która nie zmienia się. Nie zmieniała się w gorączce złota, nie zmieniała się w kwestii kryptowalut, nie zmieniała się w ogóle w całej branży blockchain, nie zmienia się w autach elektrycznych i to jest infrastruktura. Pamiętacie takie powiedzenie, że na gorączce złota najwięcej dorobili się producenci łopat? Mniej więcej podobnie było z blockchainem, bo na gorączce blockchainowej dorobili się najwięcej ci, którzy produkowali różnego rodzaju maszyny czy infrastrukturę do wydobycia i potwierdzania transakcji. Tak, moim zdaniem, kluczem i tym miejscem, jeżeli chodzi o sektor typu growth, bo zaznaczam, że tu o sektorze typu growth mówimy, są firmy, które budują infrastrukturę do ładowania elektrycznych aut. Tego najbardziej brakuje i firma, która będzie miała świetny model, jeżeli chodzi o konwertowanie klientów i tych stacji na obroty firmy, to jest firma, którą powinniście mieć w swoim portfelu i świetnym, moim zdaniem, naprawdę świetnym przykładem jest firma ChargePoint, ticker czyli skrót po którym znajdziecie firmę na swoim panelu giełdowym, to jest CHPT. I kilka najważniejszych informacji, tak, bo tutaj ciężko zrobić, ciężko przedstawić taką kilkustronicową analizę, to jest po pierwsze 200 tysięcy stacji ładowania już w US, tak, wzrost 70% rok do roku, tak mniej więcej ChartPoint zakończył, zakończył ubiegły rok. Także niesamowity wzrost. No i też dwa sposoby monetyzacji: nie tylko sprzedaż bezpośrednia, ale też model subskrypcyjny dla wszystkich klientów, którzy chcą korzystać z. Mm, z ich infrastruktury i możliwe nawet będzie to, że klienci niedługo będą wynajmować auta, bo zobaczcie, jaki teraz jest popularny wynajem długoterminowy i ta opłata za subskrypcję właśnie infrastruktury ChargePointu będzie ukryta w opłacie za samochód, czyli to nie użytkownik będzie musiał dodatkowo wykupować subskrypcję, tylko producenci będą zrzucać się na możliwość korzystania ze struktury Charge Pointu, która jest bardzo, bardzo rozbudowana w Stanach, i oczywiście można zarzucić tej firmie słabe wyniki, tak? ale ona jest krótko na rynku. Dopiero co się rozwija, i ponosi ogromne koszty rozwoju właśnie infrastruktury do ładowania. Natomiast w momencie, kiedy mm, przyjdzie ten efekt skali, będziemy mieli będziemy mieli fajne wyniki firmy. Oczywiście, jest szansa, że ta firma mm, do tego momentu mm, nie wywiąże się, kto się ją wykupi, będziemy mieli mm, jakiś Jakieś wydarzenie, które sprawi, że, że nie wiem, kurs akcji się załamie, to jest możliwe. Pamiętajcie, spółki typu Growth to nie są spółki, które są stabilnym biznesem. Ich nie analizujemy tak jak firmy Johnson Johnson, nie analizujemy jej tak jak Procter Gamble, nie analizujemy tak jak Walmart'a. To nie jest ten segment, tak? Tu patrzymy na potencjał i analizujemy, w jaki sposób ten potencjał może się przełożyć na przyszłe, przyszłe zyski. Tych zysków jeszcze nie ma. Podejrzewam, że w ciągu najbliższych lat nie będzie. Natomiast 2025, 2030, sądzę, że jak będzie ten hype, już właściwie wszyscy będą mówić o firmach związanych z inwestowaniem w auta elektryczne, wówczas będzie głośno o tej firmie właśnie Charge Point, z uwagi na to, że też mają całkiem ciekawy management. I słuchajcie, teraz sesja pytań i odpowiedzi. Więc jeżeli macie jakiekolwiek pytanie dotyczące tego webinaru, a widzę, że idealnie się zmieściliśmy w godzince, czyli mamy właśnie te pół godziny na, na, na sesję pytań i odpowiedzi. Oczywiście, jeżeli będzie dłużej, jeżeli będzie więcej pytań, to będę starał się na każde jedno odpowiedzieć. Za chwilę przejrzę wasze komentarze, natomiast też pamiętajcie, że tylko dla was, tylko dla osób, które tutaj są na tym webinarze, jeżeli wejdziecie na stronę, którą właśnie widzicie, otrzymacie dwa raporty, takie ekskluzywny materiał przygotowany tylko dla was, po pierwsze, prezentację z analizą rynku 2030, czyli moje takie wybiegnięcie w przód, które, że tak powiem, poczyniłem w styczniu tego roku, które z każdym kolejnym dniem staje się coraz bardziej aktualne. Myślę, że świetny materiał dla osób, które w ogóle myślą o inwestowaniu długoterminowym. Druga rzecz jest taka, że znajdziecie tam dodatkowe cztery spółki, których nie będę wymieniał w trakcie tych czterech webinarów w trakcie tej serii dla, dla firmy Links i wydaje mi się, że analiza, która jest tam zawarta, jest też bardzo, ale to bardzo ciekawa. Co jest bardzo istotne, to też to, że przygotowaliśmy z firmą Links dla was dwie rzeczy. Jedna rzecz wiąże się z możliwością polecenia, druga z założeniem konta. I otwarciem rachunku z możliwością odebrania takiej, w cudzysłowie, nagrody w wysokości 50 euro, ta nagroda zostanie odebrana, jakby przekazana Wam w formie zwrotu opłaty za prowizje pobierane przez zakupie akcji. Czyli do 50 euro tych prowizji płacić nie będziecie w pewnym sensie do pewnych kwot i to myślę, że kwot, którymi posługuje się 60-70% inwestorów w Polsce, właściwie nie zapłacicie nic za stworzenie swojego portfela inwestycyjnego, a właśnie z tym dodatkowym raportem dostępnym na stronie, którą, która Wam się wyświetla, jesteście w stanie założyć nawet taki podstawowy, zbudować sobie podstawowy portfel inwestycyjny, czyli z jednej strony macie podane gotowe firmy, tak w cudzysłowie, na tacy, z drugiej firmy Links, która... Gwarantuję wam, gwarantuję wam zwrot 50 euro w ponoszonych prowizjach. Natomiast zanim, zanim przejdziemy do sesji Q&A i zanim umieszczę Wam te linki w, w panelu, prośba do Was o ocenę tego webinaru. Za chwilę uruchomię ankietę, i byście mogli kliknąć, jak oceniacie ten webinar, tak jak mówię, było osoby odraczkujących po bardzo zaawansowane, więc starałem się mówić i o bardzo podstawowych rzeczach, i trochę nawiązać do, do tego, w jaki sposób ja do tego doszedłem. Mam nadzieję, że, że każdy wyszedł tutaj nieco jakby z dodatkową porcją wiedzy i zadowolony z tego, co jest. Natomiast po prostu dajcie mi też znać poprzez właśnie tę ankietę, którą powinniście już widzieć, jak Wam podobała się ta prezentacja. Także ankieta jest aktywna, za półtorej minuty ona zniknie, także prośba, kliknijcie, macie półtorej minuty, ja teraz przełączę się na czat, poczytam poczytam wasze pytania bo jest tu was prawie setka i, i tych pytań jest trochę tych kwestii które gdzieś tam się pojawiły w trakcie webinaru bardzo fajnie że że to co aktywni byliście które minuty nawet nie cała minuta została więc powinniście powinniście Móc jeszcze skorzystać z tej, z tej ankiety, a ja przeglądam sobie Wasze pytanie. Także dajcie mi dosłownie pół minuty. Ok, chyba mamy koniec ankiety, to wyskoczył mi Moni, także jedno co to po pierwsze, teraz puszczę wam linka. Jeżeli właśnie chcecie otworzyć rachunek w firmie Links, to skorzystajcie z tego linka, otrzymacie do 50 euro zwrotu prowizji, więc półtorej minuty na... Na kliknięcie jakby tego linku, jeżeli chcecie to zrobić później, po tym webinarze nie ma problemu, po prostu z tego linku skorzystajcie. Tak jak mówię, cztery spółki w trakcie czterech webinarów plus dodatkowe dostępne właśnie w tym ekskluzywnym materiale, dostępnym tylko dla uczestników webinaru. Links. Także skorzystajcie z tego, jeżeli jeszcze nie zaczęliście swojej przygody z inwestowaniem. Paweł, ty pytasz, czy będzie możliwość obejrzenia wcześniejszego webinaru? Jak wejdziesz sobie na stronę, na kanał, właśnie Linksa na YouTube, będzie tam nagranie zarówno tego webinaru, jak i wcześniejszego, oraz będą też dostępne tam kolejne. Okej, okay, to będę przechodził przez kolejne pytania. Pierwsze pytanie co do samej prezentacji Andrzeja i tej treści. Dlaczego mnożymy wyliczenie przez 150 jak mam to nam zapewnić rentierstwo? 150 wynika z tego, że moim zdaniem, jakby zdaniem wielu osób, z którymi miałem do czynienia, 8% z rynku jest w stanie w takim kilkudziesięcioletnim okresie wycisnąć rocznie, średnio rocznie. Każdy. Po pierwsze, jeżeli masz. 2, 3, 4 miliony, jesteś w stanie kupić sobie na przykład nieruchomość komercyjną, w której, która jest wynajęta pod bank, która jest wynajęta pod żabkę. To nie jest problem. Zwoń, tak jak mówiłem w trakcie webinaru, jeden telefon i załatwiasz wszystko. Jeden telefon kupujesz mieszkanie pracujące na 7-8% netto. Jeden telefon kupujesz tak jak my mamy obecnie budynek na krótki najem, który pracuje na 20-30%. Dzwonisz do mnie, ja Cię kieruję do mojego znajomego, 7-8% to jest taki absolutny standard, dlatego właśnie mnożymy razy 150, bo moim zdaniem i zdaniem wielu osób z, z rynku 7-8%, tutaj akurat 8, dlatego jest jakby ta cyfra 150, jest w stanie generować każdy. Tom pisał kobalt, nie bardziej lit. Wiem, że kobalt na pewno też jest, w sensie tak, lit oczywiście też, natomiast mówię, ja nie wnikam jakiego rodzaju surowce są wykorzystywane w bateriach, bo to może się zmienić mówię, Tesla pracuje obecnie nad bateriami manganowymi, które teoretycznie są w stanie według ich informacji, które podają wytrzymać nawet do 100 lat, więc za chwilę może być tak, że kobaltu i, i litu nie będzie kupował nikt więc czy to spółki wydobywcze czy jakiekolwiek inne firmy mogą zostać, że tak powiem, mocno po, po tyłku Wojtek, kto jest twoim mentorem? Oj, tu, tu te osoby się, znaczy raz, że zmieniały, dwa, że to są osoby anglojęzyczne, właściwie całe firmy mentorów tak naprawdę mam na ten moment czterech od różnych dziedzin, więc Ciężko mi, ciężko mi powiedzieć, jakby poradzić, bo też inną osobę mam teraz niż jak zaczynałem. To też jest istotne, że powinniśmy dobierać osoby, które są w stanie dać na wiedzę, której my potrzebujemy w danym momencie. Czyli jeżeli ja potrzebowałem inwestować małymi kwotami, to wyszukałem osobę, która dokładnie w ten sposób radziła zacząć przygodę z rynkiem. Jeżeli miałem już nieco większy kapitał. W ten sam sposób jakby szukałem osób, które budują, jakby strukturyzują nieco bardziej stabilne i bezpieczne portfele. Także to też jest kwestia, czy jesteś osobą, która nie ma problemu z językiem angielskim, tak jak ja. Ja komunikuję się z moimi mentorami właśnie w języku angielskim, bo to są osoby spoza z, z z poza Polski, nawet spoza Europy. Więc więc ciężko mi tu wskazać tobie jedną konkretną osobę, po prostu poszukaj kogoś, a myślę, że to jakby research jest w stanie każdy z nas zrobić, się swojego bo teraz znalazłem poprzez, no, poprzez Google i, i godziny researchu, a czytania różnego rodzaju raportów, maili, newsletterów, w ten sposób trafiłem na pierwszą osobę, która właśnie w, jakby edukowała innych w kontekście inwestowania. Myślę, że każdy z nas może to zrobić, czy to na lokalnym rynku, czy Hmm, czy na rynku zagranicznym. Hmm, Paweł, czy będzie możliwość obejrzenia wcześniejszego webinaru? Tak, jest właśnie na, na kanale Links, tak jak mówiłem. A... Hmm, Okej. Okay. Michał, czy polecasz jakieś książki, filmy lub filmiki odnośnie inwestowania pasywnego dochodu? Um, Michale, czekaj, nie wiem czy ty nie umieściłeś odpowiedzi. Um, odnośnie tego jaka jest twoja jaka liczba, że tak powiem, ci wyszła? Chyba nie. Um, ale właśnie dlaczego odnośnie pasywnego dochodu bo jeżeli wyszło ci poniżej 10 no to rzeczywiście ETF inwestowanie dywidendowe jak najbardziej. Książki filmy powiem tak. Ciężko jest wskazać jakąś konkretną książkę bo jest tak że ja czasami ja kiedyś czytałem 40 50 książek rocznie i myślałem że to jest fajne bo tak wszyscy mówili że to jest fajne nie to nie jest fajne. Teraz czytam w tym roku mam chyba trzy książki przerobione. Przerabiam czwartą, żeby wam nie skłamać, ale to tylko dlatego, że ogrom pracy to są właśnie wszystkie te mentoringowe kwestie i dosłownie dziesiątki stron, czy to przygotowywanych raportów, czy odrabianych zadań. Po prostu nie mam czasu na czytanie książek, ale czasem jest tak, że czytam książkę, która jest totalnie niezwiązana z inwestowaniem, a z inwestowaniem się wiąże. Natomiast na pewno taką złotą pozycją dla osób, które chcą trochę uporządkować swoje inwestowanie, jest droga żółwia. Jest też jedna dodatkowa książka tego samego autora, bodajże spekulacja intuicyjna, ale to już jest bardziej spekulowanie i zresztą Druga Żółwia to też jest bardziej o takim tradingu niż o inwestowaniu długoterminowym, natomiast osobiście jako inwestor długoterminowy miałem tam wiele fajnych tych jakby przemyśleń w trakcie czytania tych książek, pewnych zasad, które też wdrożyłem u siebie, jest zdecydowanie tele, który Wam polecam. Grzegorz, 12 lat pracowałem w bateriach do samochodów elektrycznych. To prawda, że może się zmienić i czyste spekulacje na dziś. Dokładnie, także nie warto opierać o. O, się, o tego typu tego typu informacje. Marek, jaki jest link do twojego publicznego portfela inwestycyjnego? Po pierwsze można to znaleźć na stronie mójplanb.pl/blog. Tam jest jakby informacja o tym, w jakie spółki, w jakim momencie radziłem inwestować i też jest tam jedno podsumowanie, natomiast od razu uprzedzam, że od roku z uwagi na rozwój jakby pracy z klientami, takimi, taki one on one. Um, nie miałem czasu na publikowanie treści na blogu, skupiłem się na newsletterze i właśnie pracy z klientami one-on-one. On one, także świeże informacje, newsletter e, i obiecuję, że w tym roku pojawi się nowa ocena bloga, bo mój, e, moja firma przeszła mocny rebranding w mniej więcej maju, czerwcu pracowaliśmy w pocie czoła z osobami które się tym z grafikiem, z osobą która stoi za strukturą, tym szkieletem strony oraz później z informatykiem nad wdrożeniem nowej wersji natomiast zaczęliśmy od panelu klienta. więc panel klienta dosłownie na dniach będzie miał swoją publikację dopiero wtedy siadamy do strony więc jeżeli chcesz tych informacji, wejdź na mój mójplanb.pl, tam obserwuj, to jest, mówię, stara wersja strony, nie updateowana od roku, bo jakby nie, nie potrzebowałem tego update'ować, właśnie skupiając się na takiej pracy one-on-one, -on -one, więc, więc pojawi się to dopiero z... Czasem. Roman, jak sądzisz, kiedy baterie zasilane wodorem mogą zagrozić aktualnym bateriom klasycznym używanym w samochodach osobowych, już co? Prawda jest taka, że my auto elektryczne mieliśmy chyba w latach już 70. i wówczas Standard Oil Rockefellerów totalnie zdławił ten trend rynkowy. Więc sądzę, że wiesz co, jest wiele technologii. Nawet jeżeli dobrze poszparasz na YouTubie, kiedyś widziałem taki materiał o tym, jak pewien młody przedsiębiorca wynalazł. Bardzo ciekawy silnik, właśnie chyba elektryczny nawet, który pozwalał, słonie taki takiej chałupniczą prawie, że metodą robiony, wsadził go do Audi i można było nim przejechać bodajże 600 czy 800 kilometrów, mieć jakiś zasięg, który jest totalnie, totalnie wówczas był nieosiągalny nawet dla tych najbardziej wydajnych Tesli czy innych nie wiem, Chevroletów. Natomiast też, jakby ten projekt został wykupiony wtedy, bodajże, właśnie przez Volkswagen, no i odłożony na półeczkę. Także wiesz, to, co my myślimy sobie, to, co my analizujemy, to jest dosłownie wierzchołek góry lodowej tego, co dzieje się na rynku tego, w jaki sposób wielkie koncerny dyktują nam, jaką technologię w jakim momencie my mamy tą, bo no, inwestując w coś, inwestując w nowe modele benzynowe czy dieslowe. Firma oczekuje pewnych zwrotów z inwestycji i jeżeli firmy kierują się tylko zyskiem, tak będzie to wyglądało. Kierowanie się, oczywiście, można kierować się różnymi pobudkami, prowadząc firmę na różnym etapie rozwoju. Ja nie mówię, że kierowanie się tylko zyskiem jest złe albo lepsze, bądź gorsze. Natomiast jeśli firmy kierują się tylko zwrotem z inwestycji, to wprowadzanie pewnych technologii nie opłaca im się. Jest taka underground story, nie wiem, czy prawdziwa, że podobno kiedyś jednegoś wynalazły nie drące się rajstopy pończochy, to znaczy materiał na rajstopy i pończochy, który się nie drze, który się nie zaciąga, wykupiła go jakby ten patent. On opatentował po prostu ten materiał, ten patent, za ten patent zapłaciła mu pewna firma, no i nigdy nie doszło do produkcji. Właśnie dlatego, że biznes by się nie opłacał. Tak samo jest jedna żarówka, która świeci nieprzerwane od prawie że początków Tomasa Edisona i pierwszych żarówek. I co jest istotne, to to, że właśnie świeci do dziś, a niektóre żarówki nam się strzelają po czasami nawet paru tygodniach, czy, czy, czy po nie wiem, dwóch, trzech latach. Więc słuchajcie. Producenci często idą w kierunku optymalizacji tylko po to, żeby produkt przetrwał przez 3 do 5 lat. Więc to nie do końca jest tak, że będziemy teraz sobie rozmawiać o bateriach wodorowych czy jakichkolwiek innych i trafimy w trend. Mówię, ja jestem zwolnikiem pewnego rodzaju zagrań, pewnego rodzaju zachowań i, i, i nie sądzę, żeby to, to miało sens właśnie zastanawiać się, czy, czy, czy bateria. Odorowy, czy jakakolwiek inna technologia, bo myślę, że nie nam jest dane o tym decydować. My powinniśmy zastanowić się, w jaki sposób to, co jest, albo to, co może być, wykorzystać na naszą korzyść troszeczkę inaczej od takiego, wiecie, mainstreamu, od tego, w jaki sposób myślą, wszyscy. Wojtek, jeżeli nie oceniasz spółek pod względem fundamentalnym, to jak oceniasz się pod względem długoterminowym? Kiedy wychodzi z inwestycji w taką spółkę? Wojtek, to nie jest tak, że nie oceniam w ogóle pod kątem fundamentalnym, bo ja zawsze oceniam spółki pod kątem fundamentalnym. Nawet w kontekście ChargePoint to też jest ocena w kontekście fundamentalnym, natomiast przy różnego rodzaju spółkach, na przykład właśnie też analiza spółek long term to jest w ogóle już typowo fundamentalna, bo tam wycena rynkowa przeczy w Pewnym sensie fundamentą. To znaczy są na przykład spółki inwestujące w nieruchomości, tak jak swego czasu White Stone Rate, którego też swoim klientom polecałem do inwestycji, który był w trakcie pandemii mega słabo wyceniany, a miał nieruchomości zlokalizowane w tych antypandemicznych stanach, głównie w Teksasie i dodatkowo jeszcze płacący solidną dywidendę, więc można było go darować na 30-40% przecenie. Więc to nie jest tak, że nie analizuję fundamentów, ja je analizuję zawsze, tylko nie zawsze zwracam na nie uwagę. Szczególnie właśnie w przypadkach typu spółek growth. W przypadku spółek long term można by powiedzieć, że właśnie na fundamenty zwracam uwagę, a nie aktualną wycenę jeżeli chodzi o spółki typu właśnie dywidendowe, to jest taki troszeczkę mix. No a w spółkach spekulacyjnych, no to już tylko e, praktycznie spekulacja. Marek, czy handlujesz spółkami na polskiej giełdzie? Właśnie nie, zupełnie nie siedzę na GPW. E, trochę analizowałem ostatnio, ale to tylko dla jednej klientki, e, w sumie chyba Martyny, która nawet jest z nami. E, GPW i kilka spółek na niebędących, ale raz jeszcze typowo fundamenty oraz Pewna wiedza z analizy technicznej i, i tyle, ale nie siedzę w sektorach żadnych, jeżeli chodzi o GPW. Interesuje właściwie, właściwie tylko rynkiem USA, natomiast dodatkowo też ostatnio azją i Europą. Z uwagi na to, właśnie, co od stycznia powtarzam, że może mieć na rynku USA miejsce, czyli ogromne, ogromne korekty i powtórka z 2008 roku, tylko. Pomnożona razy ileś, bo sądzę, że to dosłownie przed nami. A tym bardziej, że SP zrobiło kolejne tak zwane lower low w ostatnich dniach. Powiedzcie mi, czy, czy jakieś pytanie jeszcze przegapiłem? Bo tak staram się tutaj przez wszystkie, wszystkie Wasze pytania w komentarzach przejść. Jeżeli jeszcze jakieś Wam się nasuwa do głowy, to śmiało piszcie. Andrzej Szyjkowski. płyny wodór ma temperaturę znacznie poniżej 200 stopni Celsjusza, więc to nie analizowałem tego. Tak jak mówię, dla mnie myślenie na tym, jaka technologia, jeżeli chodzi o baterie, będzie właściwa. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale w pewnym sensie. Można podejść do tematu poddostawców w taki sposób, jak chociażby ale tu, tu wam tylko podpowiem coś, może zróbcie też własny research. Bo jest jedna wyspa na świecie, która zapewnia. Tak zwane zapewnia półprzewodniki, ale nie chcę wam teraz skłamać, ale w większości urządzeń które w ogóle nas otaczają, to nie chodzi o tylko o auta elektryczne, które mają tych półprzewodników o wiele, wiele więcej niż normalne auta, ale tu mówię o telewizorach, konsolach, komputerach, o waszych czajnikach, które mają na przykład panel dotykowy i możliwość na przykład regulacji temperatury. Jest jedna wyspa na świecie, maluteńka wyspa, o którą de facto toczy się teraz wielki bój, trochę taki mijający ten mainstream z uwagi na konflikt za naszymi granicami, zróbcie sobie potężny research dotyczący właśnie branży półprzewodników, bo tam się kryją moim zdaniem firmy, które w najbliższej dekadzie, tym bardziej po tych ostatnich korektach trochę spowodowanych ogólną paniką, są w tak dobrej cenie, że tu właśnie nie analizowałbym tych fundamentów wynikających z tak zwanego price action tylko spojrzał właśnie na fundamenty biznesowe danej firmy ale to jako ciekawostka dla was no Jarosław Andrzej Tom myślę że w dobrym kierunku spoglądacie Czy kupujesz tylko akcje? Pytanie od Marka, czy różne opcje na spółkach? Nie, tylko akcje. Nie, nie, nie bawię się w opcje, nie bawię się w żadne instrumenty pochodne. Wojtek, druga część pytania. Kryterium wyjścia z inwestycji w spółkę. Wiesz co? Kryterium wyjścia oceniamy de facto przed zakupem danej spółki. To znaczy, jeżeli dana spółka trafia do tego portfela dywidendowego, no to jakby. Co do zasady, nie chcemy w ogóle z niej wychodzić, tylko chcemy dokupować. Jeżeli to jest spółka typu, typu value, czyli long term, to chcemy z niej wyjść w momencie kiedy da nam taki wzrost, jak i, jakiego oczekujemy. Podobnie przy okazji spółki typu growth. Z reguły to jest średnioroczne roi idące w kilkadziesiąt, myślę, że do stu. Jeżeli chodzi natomiast o projekty takie spekulacyjne, kryptowalutowe, to myślę, że cokolwiek poniżej 500-600% będzie nieatrakcyjne dla, dla każdego z nas. Natomiast, co jest istotne, to to, żeby wtedy znacznie częściej monitorować rynek, bo zmienność w przypadku czy to spółek marihuanowych, sobie prześledzimy jak to wyglądało, czy jakichkolwiek innych spekulacyjnych zagrań na giełdzie, czy na rynku kryptowalut, jest po prostu kosmiczne, nie może być tak, że tak jak zresztą w 2017-2018 roku, jak przespaliśmy dwa tygodnie, to byliśmy 60% w plecy na Bitcoinie od ATH, więc warto po prostu to monitorować, szczególnie jak zaczyna się robić taki hype i po prostu zdejmować swoją pozycję, uśredniając te ceny. Wacław Roman też dobre, też dobre, dobre typy, dobrze myślicie, dobrze kombinujecie. Właśnie, Romanie, o, o tej wyspie mówię. Zróbcie sobie research. Okej, okay, dobra, to już może powiem wszystkim tak, chodzi o, o Tajwan i, i to, co się tam dzieje. Zróbcie naprawdę sobie solidny research tego, jak to wygląda, jak w ogóle wygląda, że tak powiem. Ryzyko taka trochę negocjacyjna bafta, że tak kończy ten. Bafta dobrze mówię, czekajcie. Nie, nie chyba dobrego dobrego. Określenia użyłem. W każdym razie, okej, okay, może nie pamiętam skrótowca, W każdym razie chodzi o argument, Czyli jeśli jakby ten pierwszy scenariusz się nie zrealizuje, to co rynek, że tak powiem, może zrobić, albo co może się stać w danej sytuacji? jaki jest nasza najlepsza kolejna opcja? I to jest trochę jak z takim dylematem więźnia, nie wiem, czy, czy kojarzycie, gdzie jest po prostu dwóch więźniów wziętych do dwóch osobnych pomieszczeń, nie mogą się kontaktować i każdemu jest. Przedstawiana opcja, że albo nic nie mówisz i, i, i prawdopodobnie wsypiecie twój kolega, albo nam powiesz, bo jego też maglujemy, albo nam powiesz, co twój kolega złego zrobił, a ciebie puszczamy wolno. I dokładnie to samo słyszy drugi więzień. No i teraz więzień ma tylko dwie możliwości, jakby przedstawione, teoretycznie dwie możliwości. Czyli sypie na kolegę albo sam jest wsypany. Natomiast ta ukryta możliwość, ukryta opcja, to jest siedzi cicho. Jeżeli obydwaj siedzieliby cicho, to policjanci nie mieliby dowodów na żadnego z nich. A finalnie, teoretycznie najlepsze rozwiązanie, czyli wsypuje kolega, okazuje się najgorszym rozwiązaniem, bo jeden sypie na Pierwszy sypie na drugiego, drugi na pierwszego, i, i tak naprawdę są dowody na ich obydwu, i obydwaj zostają skazani. Także że w ten sposób to, to działa. Mniej więcej podobnie w kontekście Tajwanu. To musicie po prostu odkryć to, co, co, co nieodkryte. Ale nie mogę wam za dużo, za dużo powiedzieć, bo ten webinar zacząłby teraz trwać przez kolejne półtorej godziny. Tu musielibyśmy analizować Stany Zjednoczone w kontekście UK i Niemiec, musielibyśmy analizować Chiny w kontekście Rosji, tego co, co się działo, co się dzieje, musielibyśmy analizować później relacje Chiny-USA, ale naprawdę, Słuchajcie, Tajwan, 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 luknijcie sobie na Tajwan. Marian, czy jak ustawiasz stop lossy i take profit? Nie jestem traderem, więc nie ustawiam stop lossów. Do tego służy mi dywersyfikacja portfela, czyli nigdy nie stawiam na jedną spółkę, zawsze stawiam na kilka, kilkanaście. Jak jedno dołuje, inne idzie w górę. Loserów staram się po prostu wycinać. W momencie, kiedy stwierdzę, że to jest dobry moment na wyjście z inwestycji, Take Profity nie mam sztywno ustalonych, więc mówię, to zależy od tego, jaki to jest rodzaj aktywu, czy spółka dywidendowa tutaj de facto nie ma Take Profitów, czy spółka typu Long Term Growth, gdzie to waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu, prawie 100%, czy rynek spekulacyjno-kryptowalutowy, gdzie myślę 500-600 to jest taki standard. Hmm. Na jakiej giełdzie kupujesz kryptowaluty? Jarosławie, wiesz co? Nie chcę polecać jakiejś konkretnej giełdy. Myślę, że generalnie każdy, kto w ogóle myśli o inwestowaniu w kryptowaluty, powinien giełdy użyć tylko po to, by wpłacić tam pieniądze, kupić projekty i przelać na swój portfel. Bo pamiętaj, że środkami, jakby właścicielem środków w kryptowalutach jesteśmy tylko wtedy, kiedy. Mamy je na swoim portfelu. To nie jest tak, jak na przykład, właśnie, chociażby z firmą Links, gdzie to jest zarejestrowany broker, z gwarancjami, z gwarantowanym depozytem, z całym prawem międzynarodowym, który ten rynek reguluje. Tylko mamy do czynienia z takimi troszeczkę, okej, okay, czasami może mega rozwiniętymi i wykupującymi udziały w Forbesie za 200 milionów dolarów firmami, natomiast nadal one dopiero będą podlegały pewnym regulacjom. I tak jak na przykład Coinbase jest w miarę bezpieczną giełdą z rynku Stanów Zjednoczonych, to nadal nie jest firma porównywalna do, do brokerów takich jak Lynx. Więc nie ma znaczenia, jaka giełda, możesz nawet kupić w jakimś kantorze kryptowaluty, bylebyś to później przelał na swój portfel. Okej, okay, zbliżamy się do, do czasu półtorej godziny. To znaczy jest 19.30. Czy macie jeszcze jakieś pytania? Są chyba wszystkie, które. To są chyba wszystkie, które poruszyłem. Jeszcze przeglądam czat. Dajcie mi dosłownie sekundę. Spróbuję się zorientować, czy, czy wszystkie wątki zostały tutaj przeze mnie poruszone. Mm. Jeszcze Tomek w międzyczasie takie pytanie zadał, na przykład producenci ładowarek. Wiesz co, no zasadniczo to jest właśnie inwestowanie w infrastrukturę, czyli w firmy, które właśnie te stacje tworzą. Mniej więcej tak jak z sieciami 5G, no ktoś musiał te maszty wybudować, ktoś musiał to zrobić. Z jakiegoś względu tak to, nie inaczej wygląda, że takie firmy jak Pokroju wiem, Caterpillara czy inne dostarczające ten sprzęt. Czy te, które, czy te, które wystawiały same maszty, i to, co, to, co tam było, jakby mają taką, a inną cenę z uwagi na rządowe kontrakty, to są wiesz, miliardy dolarów, które idą, że powiem, sypnięte szczodrze na, na rynek, i nic tylko wtedy budować, stawiać, zarabiać i publikować wyniki. To samo bym robił, będąc właścicielem takiej. Firmy, Tomek, jakiego portfela używasz do krypto? Nie, nie polecę ci, jakiego portfela używam. Mówisz, co, ja w, w ogóle jestem z czasów, kiedy my Ether Wallet robiło się przez przeglądarkę i nie było aplikacji i mieliśmy papierowe portfele do Bitcoina, więc nie, nie, nie powiem ci, bo jakby powiedział Tobie, że wchodzisz na bit adres i robisz tam sobie portfel, to 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 nie ma sensu, mnóstwo aplikacji jest teraz dostępnych, korzystajcie z tych dedykowanych, na przykład wejdźcie na stronę bitcoin.org, tam wyszukacie sobie portfel właściwy dla bitcoina, czy jakiekolwiek inne altcoiny, możecie przechowywać, nie wiem, nawet o masku, czy tego typu rozwiązaniach, także nie korzystajcie z tego, z czego ja, bo jestem trochę takim dinozaurem, że tak powiem, w tej kwestii, z uwagi na to, że pewne rzeczy się jak takie dobre ogóreczki na zimę kiszą, i jeszcze trochę się pokiszę, bo mówię, jestem długoterminowym inwestorem. Nie, nie staram się tutaj zgarnąć kilkuset procent, czy nawet kilku tysięcy procent w całości i rotować tymi środkami. Zdecydowanie wolę dokupować, jak jest tanio, a na przykład teraz na rynku krypto jest tanio, a na rynku akcji już jest tanio, ale będzie jeszcze taniej. Michał, dzięki wielkie, do następnego razu. Dzięki również, jeżeli mówię, nie widzieliście pierwszego webinaru, śmiało wejdźcie na profil Links, też jeżeli jesteście na tym newsletterze, to będzie link do tego nagrania. Jeżeli jakby pobierzecie te materiały dodatkowe, które dla Was przygotowałem, też będziecie na moim newsletterze też wam wyślę informacje o poprzednim nagraniu oraz tym, kiedy tylko ono zostanie przez EdyT i Ewę wyrzucone które opiekują się jakby tym newsletterem treścią i z którymi właśnie współpracuję w, przy tej serii czterech webinarów. I z tego miejsca też pragnę Was zaprosić właśnie na następny webinar. Informacje dostaniecie o tym webinarze już niebawem, bo tak naprawdę ten webinar przyspieszyliśmy ciut i kolejny będzie za mniej więcej dwa tygodnie. Chcemy to zrobić jeszcze w październiku z uwagi na to, że prawdopodobnie między tym a kolejnym webinarem będziemy mieli dość stromy zjazd na S&P. Przynajmniej ja osobiście tego się spodziewam. Mówię o tym od stycznia tego roku, a że powiem w szeroko dostępnych mediach w internecie o tym od dłuższego czasu. Będzie ciekawie to obserwować, mam nadzieję, że też będziecie podejmowali rozsądne decyzje dotyczące Waszego portfolio w tym czasie. Także jeżeli to są wszystkie pytania, to w takim razie ogromne, ogromne dzięki za uczestnictwo, za tak aktywne, za te wszystkie komentarze, którymi się podzieliliście, za to wszystko, co pisaliście, za te pytania. I słyszymy się, już niebawem mówię. Sprawdzajcie swoją pocztę, bo na pewno dostaniecie ode mnie kilka maili na temat właśnie nagrań na temat tego, o czym to było, na temat kolejnych webinarów. Tak samo od Linksa dostaniecie też mail z zapowiedzią i linkiem do rejestracji. Także raz jeszcze wielkie dzięki. Część nas też pisała o tym, że mieliście techniczne problemy. Ja wiem, że czasami wynika to z tego, że po prostu ten Pokój, tak działa a nie inaczej, że jeżeli więcej osób się loguje, to troszeczkę zacina, natomiast nie powinno tego być na nagraniu. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Jestem tutaj podłączony do dość szybkiego internetu, więc teoretycznie problemów żadnych z zasięgiem tutaj być nie powinno, przynajmniej nie dostaję takich komunikatów. Także, jeżeli macie jakieś takie glitche techniczne, myślę, że na nagraniu ich nie będzie. Ok, półtorej godziny wybiło, nieco ponad. 19.35. Dziękuję serdecznie Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Także sprawdzajcie swojego maila i widzimy się już wkrótce. Cześć.